księdze Ioba wiemy, jak toczyła się historia. Szatan przychodzi na naradę do Boga, tam gdzie wszyscy przedstawiciele innych światów byli. I Bóg mówi, słuchaj, a co ty tutaj robisz i gdzie ty byłeś? On mówi, jak to gdzie? Przecież ja mam ziemię we wszechświecie. Ja pokonałem tych twoich stróżów tej ziemi. Ona jest w mojej dyspozycji. Byłem, przechadzałem się i tam wszystko do mnie należy. Bóg mówi, naprawdę wszystko? Ani jednego człowieka nie widziałeś, który by do mnie należał? A Ioba znasz? I zaczęła się walka o Ioba. I szatan powiedział, zgoda, on ci służy, dlatego żeś go przekupił. To jest nieuczciwe. Gdybyś mu odebrał to wszystko dobro, co mu dałeś, to zobaczysz. I mówi to w obliczu i w obecności przedstawicieli wszystkich nieupadłych światów. Zawsze od czasu upadków oskarżał Boga. Co Bóg powinien zrobić? Niektórzy mówią, zgnieś go jak kleszcza. Prawda? Załóżmy, że tak by Bóg zrobił. Co by powstało w umysłach tych wszystkich przedstawicieli całego wszechświata? Sparaliżowani byliby strachem. Jak tylko się wychylisz, jak tylko coś nie tak powiesz, zostaniesz zniszczony. Bóg tak. Bóg powiedział, dobrze, masz wolną wolę. Tylko nie wolno ci dotykać jego życia. Zniszczył Ioba jak tylko chciał. A Iob powiedział, jeszcze Ioba przekonał, Iob to wyrażał. Mówi, Pan mi dał, no to miał prawo wziąć. Pan mu dał. Ale czy to Bóg mu go zabrał? Nieraz jestem przerażony, gdy jestem na cmentarzach, a lubię cmentarze i chyba kiedyś będę się tam dobrze czuł. Gdy na małych grobach albo na grobach mężów czy żon po niedługim stażu małżeńskim jest napisane, Bóg tak chciał. Naprawdę? To diabeł podpowiada, że Bóg tak chciał. Bóg chciał, żeby człowiek żył, żeby człowiek był szczęśliwy, a nie żeby ginął. Bóg nie chciał, żeby Iob cierpiał. Ale popatrzmy w tej sytuacji. Bóg albo musiał zainterweniować i zniszczyć wszystko i stwarzać od nowa, albo ratować tych, którzy zginęli. Ale on jest dobrym pasterzem. On jest gotowy zostawić 99 w bezpiecznym miejscu i iść w skaliste urwiska, szukać zgubionej setnej owcy i przyprowadzić ją. To są przeżycia Ioba. Popatrzmy, ile ufności. On tego nie rozumie wszystkiego, ale on rozumie jedno. Bóg jest jedynym moim dobrem. Tak jak jeden z psalmistów napisał, Boże, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. A więc choroba dotyka Ioba. Jaki jest efekt? Żona jego już nie może na niego patrzeć i mówi do niego, jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Czy kiedykolwiek zastanawiało was to, dlaczego szatan zabrał Iobowi cały majątek i sług, bydło wszystko, zabrał wszystkie dzieci, a zostawił ukochaną żonę? Gdzie diabeł nie może... Pamiętajmy o jednym, że każdy z nas może stać się narzędziem w rękach szatana. Każdy, bez wyjątku. Jeżeli jesteśmy podatni, w tym przypadku żona była, to mogło być zupełnie odwrotnie. Każdy człowiek jest słaby. Szatan nam nigdy nie zabierze coś, co będzie z nim współpracowało.
Natomiast od nas zależy, jak się zachowamy. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga. Czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? Kim jest Job? To jest ktoś, kto miłuje Boga, bo wie, że Bóg go miłuje. Z tej miłości Bożej wyrasta miłość jego stworzenia. Mówimy o diable, mówimy o szatanie. Kim on naprawdę jest? Skąd on się w ogóle wziął? Słowo diabeł to jest imię, określenie złożone z dwóch greckich słów. Dia, przez, na wskroś. Stąd mamy diapozytywy. Wiemy, co to jest, prawda? I ballo. Ballo rzucam ze skutkiem takim, że przebijam na wylot. A więc diabeł to jest ten, który zabija, który niszczy, który przebija. I szatan to jest inne określenie greckie, satanos, zwodziciel, oskarżyciel. Ten, który dokucza nam najbardziej, a czasem udaje mu się, nie wiem, czy to w waszym przypadku też się czasem pojawia, czynić z nas swoich współpracowników i oskarżamy się nawzajem. Dlatego jeszcze raz podkreślam tę myśl. My nie mamy boju przeciwko ludziom, przeciwko krwi i ciału. Moce ciemności biorą nas w swoje posiadanie i dysponują nami. Kim jest i skąd się tutaj wziął? Trzymajcie się mocno krzeseł. Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł skąd? Diabeł z nieba? Tak. Niestety tak. On spadł stamtąd. On tam był, jak mówiliśmy, jako Lucyfer, nosiciel światłości, jako wspaniały anioł, jako istota najbliższa tronu Bożego. I Chrystus stwierdza, co się z nim stało. Jak to się stało, że Lucyfer został diabłem, szatanem. Biblia mówi nam o tym, że w niebie doszło do wielkiego boju. To nie był bój orężny. To był bój o sprawiedliwość, o czystość, o prawdę, o miłość. Michał i aniołowie walczyli, stoczyli bój ze smokiem, walczył smok i aniołowie jego, ale nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Nie będziemy mówili tutaj o czasie, kiedy to nastąpiło. Apokalipsa to umiejscawia konkretnie w historycznym czasie. Wiąże z wydarzeniami, które działy się na Golgocie. Chrystus właśnie o tym mówił, zanim poszedł na śmierć. W księdze Izajasza proroka Bóg na przykładzie panującego króla babilońskiego, króla państwa, które występowało zawsze przeciwko Bogu, zobrazował, kim jest szatan. Zwracając się do tego króla, mówi: o jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym.
To nie był król fizyczny, król babiloński. Król babiloński nigdy nie był w niebie. Nigdy nie był kimś, kto był przyrównany do gwiazdy jasnej, do jutrzenki, do syna jutrzenki. Wstąpię na niebiosa, wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże. Nigdy tak nie było z królem babilońskim. Ale pragnienie, aby tak mogło być, królowi towarzyszyło. Zauważyliście, przed chwilą mówiliśmy, jak szatan jako medium użył węża i rozmawiał z Ewą, co jej obiecywał, jak się sprzeciwią rozkazowi Bożemu? Będziecie jak Bóg. To on chciał być jako Bóg. I on wiedział, że przegrał. Dlatego chciał, żeby wszyscy przegrali, którzy są przy Bogu. Co zrobić, by ich wszystkich skierować na tę samą drogę, do tego samego dołu? A oto strącony jest też do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Inny król starożytności, król Tyru, potęgi na Morzu Śródziemnym, potęgi morskiej. Synu człowieczy, zanurz pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl, onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, kiedy zostałeś stworzony. To jest pieśń, to jest poezja. W ten sposób opiewane jest bogactwo i piękno tego, o którym jest mowa. I mówi, zaśpiewaj to królowi Tyru. I powiedz mu, co w takim przypadku się dzieje, gdy człowiek sobie to przyswaja. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Znowu, to nie są rzeczywistości, w których uczestniczył fizycznie historyczny król Tyru. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Niejednokrotnie obserwujemy to w naszym środowisku ludzkim. Dlaczego Bóg posługiwał się różnymi ludźmi, postaciami, królami babilońskim, Tyru, aby zobrazować upadek Lucyfera, to jak stał się szatanem? Dlatego, że szatan zawsze wykorzystywał ludzi na tej ziemi, począwszy od Adama i Ewy, aby ich buntować przeciwko Bogu, aby tworzyć w nich nadzieję, rozniecać je, a później oskarżyć Boga o to, że to jest nierealne, że to się nie ziściło. To pragnienie wielkości, dominacji tak bardzo ugruntowane jest w każdym człowieku, od dziecka, od niemowlęcia, bo my się rodzimy w królestwie tej strony, która jest przeciwna Bogu. Pomiędzy uczniami Jezusa powstał spór o to, kto ma z nich uchodzić za największego, mając takiego mistrza, jakim był Chrystus. Mistrza, który opuścił niebo, przyszedł na ten świat i czynił dobrze ludziom, służył im z narażeniem samego siebie. Oni dyskutują, kto jest największy. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy pośród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
Niebo służy. Szatan, chciałoby się powiedzieć, pospolicie tak się określa, piekło domaga się chwały, czci. Domaga się tego, co nie przynależy do niego. I szatan może do tego doprowadzić nie tylko ludzi, którzy deklarują, że są ateistami i nie wierzą w Boga. Ludzi pobożnych też. Popatrzmy, co stało się z przywódcami religijnymi narodu wybranego w czasie, gdy Pan Jezus był na tej ziemi. Chrystus powiedział o nich: wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle swoich szat, lubią pierwsze miejsce na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus. A wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, który jest w niebie. Ani nie pozwalajcie nazywać się przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto będzie się poniżał, będzie wywyższony. Zauważamy zasadę nieba, zasadę Bożą i zasadę jego przeciwnika? Patrząc w lustro, możemy to najlepiej zauważyć. W lustro własnych zachowań. To jest przyjemne, gdy nas chwalą, ale zazwyczaj między nami to jest tak, jak na Lubelszczyźnie takie porzekadło istnieje. Mamo, chwalą nas. A kto? A wy mnie, a ja was. Tak, to jest towarzystwo wzajemnej adoracji. Ale to nie ma nic wspólnego ze służbą. To nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem naszego celu istnienia na tej ziemi. Patrzmy, jak diabeł zastawiał zasadzki na najbliższych uczniów Jezusa. Jezus zaczął w pewnym momencie tłumaczyć swoim uczniom, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity trzeciego dnia i trzeciego dnia wzbudzonych z martwych. A Piotr to był najbliższy uczeń Chrystusa. Poza Janem, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na ciebie. O czym ty mówisz? Mówisz w obecności ludzi, to się rozniesie, to będzie zła opinia. Tak nie można się zachowywać. Na stronie, tam na ustroniu rozmawia, żeby nikt więcej nie słyszał. I wtedy Chrystus odzywa się i mówi Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Piotr był szatanem? Nie. Ale przez Piotra mówił szatan. To on atakował Chrystusa na każdym miejscu. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Gdy spojrzę na siebie, gdybyś każdy z nas chciał na siebie przez chwilę popatrzeć i zastanowić się, jak często, jak łatwo można stać się narzędziem diabelskim w stosunkach do innych ludzi, nawet do samego Boga. Myśląc, że przecież dobrze radzimy, prawda? No Panie, Ty chcesz umrzeć, nie możesz umrzeć. A diabeł wiedział, jeżeli uda się Chrystusa przekonać, aby zrezygnował ze śmierci, to nie będzie Zbawiciela. I wszyscy zginą, bo nie będzie ratunku dla żadnego człowieka. A tak na najważniejszych, Piotra, Judasza. Pamiętacie, co Chrystus powiedział, gdy z uczniami już udawał się i to były ostatnie dni jego pobytu na tej ziemi przed śmiercią?
Powiedział, wybrałem was 12, ale jeden z was jest diabłem. O kim mówił? O Judaszu. Zawet byś mógł, jak to? Jak to jeden z 12 apostołów jest diabłem? Chrystus powołał diabła? Nie. Chrystus powołał człowieka, którego chciał przygotować i przystosować do służby. Ale ten człowiek akurat w wydaniu Judasza lubił pieniądze. Ewangelia mówi, że kradł pieniądze z tej sakiewki, gdzie mieli wspólny majątek, z którego wszyscy się utrzymywali. Podbierał na pewno umiejętnie, by się nikt nie zorientował. A więc umiłowanie czegokolwiek bardziej niż Boga, co staje nam na drodze służby Bożej, powoduje, że my się dekoncentrujemy, odchodzimy od Boga, a wtedy jesteśmy łatwym łupem tego, kto nas na manowce sprowadzi. Niektórzy mówią, jak diabeł gdzieś się pokazał, to najlepiej kropidło i święconą wodę, święconą kredę obrysować, on tam nie wejdzie. Co za średniowieczna naiwność. On nawet do Chrystusa przychodził. Apostoł Paweł powiedział, że jeśli potrzeba, to przemieni się nawet w anioła światłości. On był aniołem światłości i on ma taką zdolność. On często, aby utrzymać to pojęcie, które wszczepił Adamowi i Ewie, na pewno nie umrzecie. On jest gotowy przyjąć postać twojej babci i rozpoznasz jej głos. Możesz ją zobaczyć nawet, ale to będzie demon. Tak jak Saulowi pokazał Samuela, proroka, który już nie żył. To będzie wróg wszelkiej sprawiedliwości. Dlatego te praktyki czarnoksięskie, czary i dowiadywanie się czegoś od umarłych i wiara w wędrówkę dusz po śmierci z piekła rodem. Znowu pospolicie tutaj korzystam z tego wyrażenia. Może do tego wykorzystać każdego z nas. A im ktoś jest bliżej Boga i uda mu się go sprowadzić, tym większy jego triumf, bo za sobą ten człowiek pociągnie innych ludzi, którzy w niego zaufali, którzy mu wierzą. Dlatego Biblia mówi, przeklęty jest człowiek, który ufa i składa ufność w drugim człowieku. Ufność możemy złożyć wyłącznie w Bogu. On jest jedynie pewny. Ma on też także swoich ludzkich aniołów, swoich apostołów. Tak jak Chrystus ma apostołów, tak on. W drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, ta historia jest pięknie opisana przez apostoła Pawła. Połowa rozdziału temu poświęcono. Gdy Paweł żegnał się, kończąc już swoją działalność misyjną, to było w Milecie, zaprosił starszych chrześcijan, przywódców religijnych z Efezu i spotkał się z nimi i mówi na rozstanie do nich, miejcie pieczę o samych siebie i o całą czodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Do kogo to mówił? Do biskupów, do prezbiterów, do starszych przywódców chrześcijańskich w pierwszym wieku naszej ery. Dalej powiedział, że to czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł obnaża coś, co się już rozwijało za jego czasów, ale miało zalać jak potopem cały Kościół chrześcijański. Przeczytajmy te teksty. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie na stanie pierwszej, chodzi o powtórne przyjście Chrystusa,
Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub co jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Jaki to duch? Kogoś, kto chce być równy Najwyższemu, kto chce, aby był uznany za Boga. Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, a to będzie przywódca religijny, wybitny, najwybitniejszy. Bo kto by innego, niższego rangą mógł tak uhonorować i uznać jego autorytet równy autorytetowi Boga, to będzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. To jest przerażające, ciarki po krzyżu chodzą. W chrześcijaństwie, w Kościele Bożym usiądzie ktoś, kto będzie domagał się praw takich, jakie Bogu się należą i czci takie, jak Bogu się należy? Jedynie diabeł mógł to wymyślić. Jedynie diabłu udało się wpoić w tak wysoko postawioną w hierarchii chrześcijańskiego kościoła postać, osobę. I co więcej, temu towarzyszyć będą cuda. Co to jest cud? Niewyjaśnione, nadzwyczajne zjawisko. Zazwyczaj wspaniałe. Aż się roi od cudów wokoło nas. Chociaż mówiąc uzupełniająco, najwyższy cud, który istnieje i istnieć może, jest dostępny każdemu człowiekowi. Ja oglądam te cuda raz za razem, wy też. W krainie gadareńskim stał się cud, gdy Chrystus wypędził demony z życia maniaka. I ten, przed którym uciekała żona i dzieci się go bały, i okolica się go bała, wracał uczesany, umyty, ubrany. Tak uśmiechnięty, bo zadowolony bardzo. A wszyscy nadal przerażeni. A później co odważniejsi pytają, co się stało? Co się stało? Mówi, Pan Bóg mnie uwolnił. Pan Bóg zmienił mi życie. Nie zapomnę, gdy w Katowicach uczęszczałem na spotkania takie mniej więcej jak te, chociaż w dużej sali i dużo osób przychodziło, gdzie przychodził pewien człowiek, żona go przyprowadziła, bo zapytała kaznodziei, który prowadził te wykłady, czy moc Boża nadal działa, czy może pomóc każdemu człowiekowi. I została zachęcona, by przyprowadzić swojego męża. Ona mówi, nie mogę. A dlaczego nie? On wiecznie jest pijany. On pije wszystko, co się pali. Od niego cuchnie i perfumami, i denaturatem, i wszystkim. Ja mam kłopot, aby utrzymać higienę przy nim. Jego higienę. Proszę przyjść takim, jaki on jest. Niech będzie pijany. To pamiętam, wtedy my młodzi siedzieliśmy na ławach pod ścianą, i mieliśmy całą salę na dłoni. Usiadła z nim gdzieś tak po środku, a za chwilę sala była pełna, tam było 180 krzeseł, pamiętam dokładnie. Zaczęły się osoby z sąsiedztwa podnosić i wychodzić. A ona siedziała jak pokutnica z tym pijanym, cuchnącym, przepraszam za określenie, ale tego nie da się pachnidłem nazwać, mężem. Po iluś tam razach, trochę już chyba kontaktował, bo tak to spał, czasem pochrapywał. Minęło nie więcej jak pół roku. Ten człowiek nosił Pismo Święte w ręce. Jako człowiek, który był notorycznym pijakiem i
przy okazji tam podkradał, czasem jakieś rozboje były. Dwa razy w tygodniu na francuskiej ulicy w Katowicach musiał na posterunku milicji, na komendzie się meldować. Meldował się dalej i kiedyś oficer dyżurny mówi, ja się zastanawiam, no mam w raporcie, że pan tu musi być, ale po co? I proszę zaczekać. Poszedł do komendanta. Przyszedł komendant. Mówi, proszę do mnie. Wziął go do siebie, do gabinetu, zaczęli rozmawiać. On mówi, co się stało? Przecież nasze pałki, a wtedy milicja już miała pałki. Wiem o tym od pierwszego dnia, bo pierwszego dnia dostałem taką pałką. Dlatego powiedziałem, mój anioł będzie mi miał dużo do opowiadania, co ze mną miał kiedyś. A więc, gdy rozmawiali z sobą, on miał taką kieszonkową, nie wiem, czy ktoś z was starszych pamięta, takie cieniutkie Biblie na indyjskim papierze z zameczkiem w skórze. Cienkie jak notes, całe Pismo Święte. On sobie kupił, już nie pił, już miał pieniądze, żona była zadowolona, dzieci miały dom i tatę. I powiedział, wyjął i pokazał. Mówi, ta księga mnie zmieniła. Bóg, który jest autorem tej księgi, zmienił moje życie. Popatrzył na niego, porozmawiał przez chwilę. Mówi, niech pan znowu przyjdzie następnym razem. Przyszedł, było gotowe skierowanie do psychiatry. Zwariował. Mówię, oby cały świat zwariował. To był największy cud. Byliśmy ochrzczeni w tej samej wodzie. On i ja. Było nas wtedy około 20 osób. Ale to był cud. Bóg zmienia człowieka. Te cuda ludzi nie interesują. Ludzie nie chcą się zmieniać. Chcą, żeby wszystko wokół nich się zmieniało. Żeby wierzba nawet płakała. I to będzie sensacja. I tam będą kamery i dziennikarze, i radio, i telewizja. I sympozja na ten temat. Ale obok nas, zupełnie cicho i spokojnie, Bóg dokonuje największego cudu. Cuda te według skutku diabelskiego prowadzą do buntu, do tego, że jest nam źle. Gdybyśmy mieli zobrazować wielki bój, na czym on polega. Kiedyś siedziałem tak, zastanawiałem się, nie jestem rysownikiem, nie potrafię nic takiego, ale coś tam sobie szkicowałem. Popatrzyłem i mówię, coś w tym jest. To jest walka w tym wielkim boju między Stwórcą, Bogiem i Jego stworzeniem. Bo Lucyfer był też stworzony przez Boga. Ten wspaniały anioł. I bój się rozpoczął wtedy, kiedy stworzenie chciało być równe Bogu. Ten tekst z Izajasza z 14 rozdziału czytaliśmy przed chwilą. I Bóg zaczął przeciwdziałać. Stworzyciel stał się stworzeniem. I Chrystus poprzez proces inkarnacji przyjął ciało ludzkie. Stał się człowiekiem. Czego wynikiem było, że musiał zaistnieć krzyż. I on na tym krzyżu oddał swoje życie, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kto nie pójdzie za swoimi ambicjami, pójdzie za głosem sumienia, pójdzie za podszeptem Ducha Świętego. I efektem tego jest cudowne wywyższenie i Chrystusa. A później Apokalipsa mówi o wywyższeniu wszystkich, którzy mu zaufali. Jaki jest efekt tego buntu? Apokalipsa w 20 rozdziale, wierszu 10 mówi unicestwienie w ogniu. Tylko gdy mówimy o tym ogniu, to nie myślmy, że tam jest potrzebny tlen do spalania. Bo to jest ogień, który duchowe istoty również niszczy. Duchowych istot zwykły pożar, zwykły ogień, zwykłe płomienie nie naruszają. Są w zupełnie innym wymiarze.
Ten ogień zniszczy zarówno istoty fizyczne, jak i istoty duchowe. Tak Biblia to opisuje, jak to wszystko się zakończy. Aniołów, którzy nie zachowali zakreślonych dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Mówiliśmy o sądzie i mówiliśmy o sądzie również nad tymi upadłymi aniołami. Czy nie wiecie, napisał Paweł w liście do Koryntian, że święci świat sądzić będą? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Tak, poznamy coś więcej na ten temat, niż wiemy w tej chwili. Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. To już jest po powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, albo równocześnie z powtórnym przyjściem, gdy zabierze zbawionych do domu Ojca. I ten anioł pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. Wrzucił go do otchłani, zamknął ją, położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Tak, los szatana będzie rozstrzygnięty i przypieczętowany na sądzie ostatecznym. Różnie ten sąd artyści sobie wyobrażali. Ileż różnych na ten temat malowideł. Po milenium, po tym okresie, kiedy kolejna sesja milenijna sądu w niebie będzie obradowała, przeniesie się sąd na tę ziemię z powrotem. Gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego, wyjdzie, aby zwodzić narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. Tylu zwolenników ma szatan, jak piasku morskiego, ale i zbawionych jest jak piasku morskiego. Teraz tylko zależy od ciebie i ode mnie, którą plażę chcesz zasilić. Gdzie chcesz być tym ziarnkiem? Diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki. Śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. To jest to unicestwienie. To nie jest wiecznie palące się piekło. Biblia mówi o ogniu piekielnym i to jest ten ogień piekielny. Ale to nie jest ogień, który rozniecił diabeł, i diabeł tam polewa smołą i widłami, torturuje tych, którzy się wychylają z płomieni. To nie jest. To jest średniowieczny postrach dla prostych ludzi, którym nie wolno było czytać Biblii, tylko słuchać gruźb, które padały z kazalnic w tamtym czasie. Właśnie. Nic się nie zmieniło, Biblia ukazuje. Takimi, jakimi poumierali, takimi się zbudzili. Widzieli to nowe miasto, Nowe Jeruzalem, o którym tak wiele czytamy w Piśmie Świętym, za którym tęsknił już Abraham w Starym Testamencie. Szatan staje się ich wodzem. Mówi, to jest miejsce, które musimy posiąść. Będę równy Najwyższemu. Jeszcze raz ten atak. Ale wtedy spada ogień od Boga i niszczy wszystkich. A co potem? Widziałem nowe niebo i nową ziemię, mówi Jan, po tym pożarze. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Morza już nie ma. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba, od Boga przygotowane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą ludem Jego. Sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z ich oczu. Śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Pierwsze rzeczy przeminęły. Jakie to cudowne, że idziemy w kierunku świetlanej, cudownej przyszłości, którą przygotował Bóg, za którą w wielkim boju
oddał życie nasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus. I idziemy w kierunku unicestwienia tego wszystkiego, co by zakłócało ten ład i porządek. Rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz. Napisz, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. To są słowa Boże. Artyści prześcigają się w jakimś zobrazowaniu, oddaniu tej świetlanej przyszłości, tego kosmicznego miasta nowego Jeruzalem. Niebo jest cudowne. I gdy pomyślimy, że z tej szarej ziemi, z tej szarej planety będziemy zabrani do domu Ojca. Tutaj mamy akurat wycinek nieba, który ukazuje nam Oriona. Te trzy gwiazdy, które po środku, to jest pas Oriona. Zobaczmy kilka ujęć tego gwiazdozbioru, który, jak astronomowie powiadają, jest zagadką astronomii od zarania odkrycia tego gwiazdozbioru i nadal o nim niewiele wiemy. Wiemy, że jest cudowny, wspaniały i w nim jest tunel po środku, ale końca i tam za tym tunelem już nie potrafimy zbadać pomimo potężnych teleskopów. W coraz większym powiększeniu, coraz piękniejsze, coraz wspanialsze. Bóg daje gwarancję wiecznej wieczności po zwycięskim zakończeniu tego wielkiego boju. Dobry jest Pan, napisał prorok Nahum. Dobry jest Pan, jest ostoją w dniu ucisku. On zna tych, którzy Mu ufają, przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników i nieprzyjaciół wpędza w mrok. Co my zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Z gwarancja. Grzech i bunt, jaki zaistniał we wszechświecie i zadomowił się na naszej ziemi, jedynej zbuntowanej planecie w całym wszechświecie. Drugi raz się nie pojawi. Godzien chwały i uwielbienia jest nasz Bóg, prawda? Chcemy to uczynić teraz w modlitwie naszej. Drogi Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że w tak otwarty i prosty sposób informujesz nas w Twoim Słowie o przyczynach tylu nieszczęść, w których mamy udział i cierpimy z ich powodu i cierpią niewinne istoty i dzieci. A to wszystko zaistniało nie dlatego, że Ty nie potrafiłeś opanować sytuacji, ale że Ty jesteś sprawiedliwy, prawy, kierujesz się tylko miłością, i dla bezpieczeństwa całego wszechświata nie stłumiłeś siłą i mocą swoją przeogromną tego, co się zrodziło. Pozwoliłeś jak konkolowi w pszenicy rosnąć, aż pokaże się w całym swoim potencjale to, co jest przeciwne Tobie, co jest przeciwne człowiekowi, Twoim stworzeniom. Dziękujemy Ci, że panujesz nad sytuacją, że przed nami w niedługiej perspektywie czas, kiedy tych, którzy Tobie zaufali, których zmieniłeś, dokonałeś w nich największego cudu, zabierzesz do swojego domu. Zbliża się czas, kiedy zło, grzech, nieprawość, nienawiść i ci, którzy je powodują, przestaną istnieć.
Nie, nie będziesz ich męczył na wieki wieków bez końca. Poniosą sprawiedliwą karę, ale świat zostanie oczyszczony nawet ze znamion i pamięci o tym, co było tak okrutne, co teraz jest tak okrutne. Bądź z nami. Pomóż nam umiejętnie żyć na tej ziemi. Pomóż nam mieć ową świadomość, że jesteśmy po którejś ze stron tego wielkiego boju. Albo służymy tak, jak Ty służysz i miłujemy, albo niszczymy, albo grabimy, dominujemy, żądamy dla siebie chwały, tak jak czynił to demon, jak wmówił ludziom, nawet najwspanialszym ludziom, po ludzku rzecz ujmując. Daj, abyśmy byli Twoimi aniołami, Twoimi posłańcami, abyśmy nieśli ukojenie, radość i pokój tym, których Ty miłujesz, za których Jezu oddałeś swoje życie. Prowadź nas teraz bezpiecznie do domów naszych. Proszę, abyś był z nami w naszych zajęciach, w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy, w domach. Dziękujemy Ci za to, że jesteś, drogi Boże, i za to, że jesteś taki, jaki jesteś. Amen.